Zaprezentujemy Państwu cztery pary, które tutaj ukażą piękno ceremonii, która na kobiercu ślubnym powinna się pojawić. Zapraszamy z salonu Bianka, cztery pary i poproszę Wodzireja, akustyka, o delikatną muzyczkę, żeby w klimacie tutaj mogli Państwo sobie obejrzeć. Zapraszamy serdecznie. Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją spotkań, które zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku. Wiele firm, które przyjechało i odpowiedziały na nasze zaproszenie, z tego miejsca bardzo serdecznie im dziękuję. Począwszy od florystek, osób, które zajmowały się i makijażem, był i drink bar, był i fotobudka, i pierścionki, i przepiękny pokaz sukni ślubnych, a także i garniturów. I wiele, wiele innych rzeczy, które spowodowały, iż młodzi ludzie, którzy do nas przybyli tego dnia, powiedzieli, faktycznie, od A do Z mogę się w dniu dzisiejszym zapoznać ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami, które właśnie są potrzebne do zorganizowania wesela. Właśnie, co ważne, to wesela już tak naprawdę to już swego rodzaju spektakle, bo to się planuje już tam scenariusze niczym w filmach i właśnie dzięki takim imprezom można właśnie dowiedzieć się, jak to zaplanować. No i co ważne, w przyszłym roku jest szansa, że także odbędzie się tego typu spotkanie w jeszcze większym gronie, jeżeli chodzi o wystawców. Tak, na to liczę. No, po to robimy między innymi te targi, po to robimy te spotkania, aby ludzie młodzi, którzy potrzebują takiej pomocy, potrzebują takich kontaktów, mogli do nas przyjść i kompleksowo odzyskać wszystkie numery, czy też potrzebne namiary. Oczywiście już dziś mogę powiedzieć, że tego typu impreza jak targi, Żuławskie Targi Ślubne, myślę, że na stałe wkomponują się w cykl spotkań imprez organizowanych przez Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki. Już za rok z większą grupą wystawców będziemy mogli spotkać się również w Galerii Żuławskiej. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.